Trwa remont na drugim odcinku ulicy Zachodniej, od ulicy Jana Pawła II do ulicy Szerokiej. Prace budowlane powinny najpóźniej zakończyć się jesienią bieżącego roku. Jednym z elementów trwającej przebudowy jest zmiana lokalizacji istniejącej sieci energetycznej, zwłaszcza słupów energetycznych, tak, aby sieć ta nie kolidowała z planowaną budową chodnika. W wyniku tych prac zwiększy się bezpieczeństwo na ulicy Zachodniej. Wprowadzenie firmy w obszar, na którym przeprowadzony jest remont, nastąpiło 18 lutego. Projekt przewiduje przebudowę konstrukcji jezdni, budowę chodnika po stronie zachodniej, naprawy rowów przydrożnych, budowę kanału deszczowego powstałego i zlokalizowanego pod chodnikiem, a także przebudowę istniejących zjazdów do nieruchomości. Na przebudowę ulicy Zachodniej gmina pozyskała dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej w wysokości 600 tysięcy złotych. Od 1 marca trwają prace przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ksawerów, obejmującej wschodnią część gminy na ulicach Tylnej i Twardej. Na budowę gmina pozyskała dofinansowanie z tarczy antykryzysowej w wysokości ponad 500 tysięcy złotych.